Ciało 17-letniej Catherine Kołodziej zostało znalezione na środku pola 2 listopada 1974 roku. Rodzice Kathy i ich jedynego dziecka przez lata próbowali dowiedzieć się, co przydarzyło się córce. Niestety ich wysiłki nie zostały nagrodzone i obydwoje zmarli bez poznania odpowiedzi. Pozostały tylko dwie osoby, które od czasu do czasu kontaktują się ze śledczymi i czekają na jakiekolwiek nowe informacje. Jest to wujek Catherine oraz przyjaciółka z koledżu, która dzieliła z nią pokój. Śledczy zajmujący się tą sprawą dawali z siebie wszystko, aby złapać sprawcę. Niestety nadal nie udało się go schwytać. Catherine mieszkała z rodzicami na Long Island i tutaj też dorastała. Była zawsze cicha i kierowała się własnymi zasadami. Dosłownie każdemu służyła pomocą i była niesamowicie miła. Ludzie z jej otoczenia bardzo ją lubili i każdy przy niej czuł się dobrze i swobodnie. 3 miesiące przed śmiercią Kathy przeprowadziła się z Long Island do Cobbles Hill w stanie Nowy Jork, aby zacząć studia na uczelni Sunny Cobbles Hill. Dziewczyna była bardzo podekscytowana, bo przeprowadzka była w jej życiu dużym wydarzeniem. Pierwszy raz miała być z dala od rodziców. Poważny krok ku dorosłości. Jednak miasto było całkiem podobne do tego, w którym dorastała. Było dość spokojne i nie mieszkało tu wiele osób, dlatego większość mieszkańców czuła się tu bezpiecznie. Kierunek, jaki Kathy wybrała, to nauka o koniach. Studia obejmowały badanie reprodukcji, fizjologii, zachowania i żywienia koni. Gdy rozpoczęła naukę w Sunny, miała 17 lat. Od początku bardzo się przykładała do nauki. Nie wychodziła też zbyt często na imprezy i stroniła od alkoholu. Wolny czas wolała poświęcić na odrabianie prac domowych czy czytanie lektur. Gdy gdzieś wychodziła, informowała o tym znajomych lub współlokatorkę tak, żeby zawsze ktoś wiedział, gdzie się znajduje. Zresztą sama też wychodziła niezbyt często. Czuła się o wiele bezpieczniej, gdy ktoś przy niej był. Jednak 1 listopada wieczorem Kathy postanowiła wyjść ze znajomymi oraz współlokatorką. Cobbles Hill było naprawdę małym miastem, dlatego nie mieli zbyt wielu opcji na to, gdzie się udać. Postanowili wybrać się do pubu zwanego The Vault, które było bardzo popularnym miejscem wśród studentów. Kathy i jej znajomi świetnie się bawili. Popijali alkohol, tańczyli i rozmawiali na swobodne tematy. Dziewczyny poznały też kilku nowych studentów i niewinnie z nimi flirtowały. Towarzystwo bawiło się do około 1:30 nad ranem. Wtedy znajomi postanowili, że wrócą już do akademika, ale Kathy powiedziała, że chciałaby tu jeszcze zostać ze znajomym. Nie wiadomo, kim był ten znajomy. Czy to ktoś, kogo znała z zajęć na uczelni, czy może jakiś chłopak, którego poznała w pubie. Więc znajomi, z którymi tutaj przyszła, zebrali się i zostawili dziewczynę samą. I niestety był to ostatni raz, kiedy ją widzieli. Gdy współlokatorka obudziła się rano i dostrzegła, że Kathy nie ma w pokoju, od razu wiedziała, że coś musiało się stać. Dziewczyna postanowiła zadzwonić do mamy Catherine i ją o tym poinformować. Mama zareagowała w podobny sposób. Czuła, że stało się coś złego. Więc 2 listopada 1974 roku zgłosiła zaginięcie córki na policję. Następnie wraz z mężem wsiedli do auta i wyruszyli do Cobbles Hill, aby szukać Kathy. Władze miasta były zszokowane, ponieważ nie były to okolice, w których takie rzeczy się działy. Przecież była to spokojna okolica, gdzie praktycznie każdy każdego znał. Dzięki temu wierzono, że dziewczynę szybko uda się odnaleźć, bo na pewno był ktoś, kto ją widział. Śledczy najpierw udali się do pubu The Vault, gdzie Kathy była widziana po raz ostatni. Wypytywali pracowników, czy widzieli, z kim nastolatka rozmawiała, o której godzinie wyszła, czy wychodziła sama, czy może w czyimś towarzystwie. Uzyskali informację, że Kathy opuściła pub jakieś 15 minut po tym, jak grupa znajomych, z którymi tu przyszła, udała się do akademika. Było to trochę dziwne, że wyszła z pubu tak szybko. Może
Znajomy, z którym miała zamiar posiedzieć, jednak nie mógł z nią zostać. Może tym znajomym był ktoś, kogo tego wieczora w pubie nie było i po prostu ją wystawił. A może miała się z nim spotkać w innym miejscu. Wiadomo jedynie, że dziewczyna opuściła pub sama. Po wyjściu skierowała się w stronę akademika. Do przejścia miała bardzo krótki dystans i po około 30 minutach powinna była się znaleźć w swoim pokoju. Więc coś musiało się jej przytrafić na drodze od pubu do akademika. Na policję zgłosiła się pewna kobieta. Zeznała, że w dniu zaginięcia Kathy obudziła się około 1:45 w nocy, czyli mniej więcej w czasie, gdy dziewczyna opuściła pub. Wyjrzała przez okno i ujrzała młodą dziewczynę wsiadającą do żółtego Volkswagena, który zaraz odjechał. Pomyślała, że może dziewczyna łapała autostopa. W tamtych czasach było to bardzo powszechne i nie postrzegano tego jako czegoś niebezpiecznego. Poza tym większość młodych ludzi nie posiadała własnych samochodów, dlatego często prosili o podwózkę. Kobieta dodała, że dziewczyna miała jasne włosy, więc założono, że była to Kathy. Śledczy założyli, że może bała się sama wracać do akademika, dlatego gdy zobaczyła przejeżdżający obok samochód, stwierdziła, że poprosi o podwózkę. I być może kierowca miał złe intencje. Zaczęto poszukiwania samochodu. Przepytano każdą osobę z okolicy, która posiadała żółtego Volkswagena, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Do sprawy włączono FBI oraz CBI. Postanowiono skupić się na uczelni i znajomych z otoczenia Kathy. Dużo czasu stracono na poszukiwanie samochodu i przez to odrzucono też inne poszlaki, więc nadeszła pora, aby szukać odpowiedzi na to, gdzie znajduje się dziewczyna, gdzie indziej. Śledczy przepytali dosłownie każdego studenta w Cobleskill i prawie każdego pracownika z Sunny. Osoby, które kiedykolwiek rozmawiały z Kathy, znały jej znajomych, czy kojarzyły ją po prostu z widzenia. Każdy był proszony o kontakt. Przepytano ponad 3000 osób, czyli połowę mieszkańców miasta. Niektórych pracowników i studentów zabierano również na badanie wariografem. Była to bardzo czasochłonna praca, jednak nie przyniosła absolutnie żadnych poszlak. 27 listopada w Richmondville przy ulicy Cross Hill Road dwóch myśliwych znalazło niebieskiego buta. Miejsce było oddalone o jakieś 10 minut drogi samochodem od ulicy, na której ostatnio widziano Kathy. Jednak trasa przebiegała w kierunku odwrotnym do akademika. But mógł należeć do dziewczyny, ponieważ tamtego dnia miała na sobie ciepły czerwony płaszcz oraz właśnie niebieskie buty. Na następny dzień zebrano grupę poszukiwawczą, która miała za zadanie przeszukać obszar, gdzie znaleziono but. Gdy członkowie zaczęli się zbierać na miejscu, nagle znaleźli drugiego buta, który znajdował się prawie w tym samym miejscu co pierwszy. Wtedy też podszedł do nich jakiś myśliwy, który akurat tam przebywał, i poinformował grupę, że na środku pola widział jakiś czerwony materiał i obawia się, że może to jest płaszcz, który należał do dziewczyny. Postanowiono to sprawdzić. I rzeczywiście, był to płaszcz należący do Kathy. Jednak znaleziono coś jeszcze. W płaszcz okryte było ciało nastolatki. Jej ciało zostało ułożone na niewielkim kamiennym murku. Pozycja, w jakiej leżała, wskazywała na to, że ktoś ją tam specjalnie umieścił. Była naga od pasa w dół, ale ten obszar ciała został przykryty właśnie jej płaszczem. Na płaszczu położono kilka kamieni, tak jakby miały zapewnić, że nikt nie odkryje jej nagości. Przewieziono ciało do laboratorium w celu zbadania go. Wykryto, że Kathy została dźgnięta 7 razy w plecy, jednak rany pochodziły z dwóch różnych narzędzi. Śledczy nie udostępnili informacji o tym, jakie to dokładnie były narzędzia, bo zapewne uznano, że tylko zabójca będzie to wiedział i dzięki temu będzie możliwe jego złapanie. Niestety zbrodni dokonano w latach 70., więc sprawdzenie śladów DNA było niemożliwe. Próbowano znaleźć narzędzia oraz pozostałe części ubrania nastolatki, ale z tego co mi wiadomo, nie udało się ich odnaleźć. Rodzina Kathy była załamana. Nie mogli uwierzyć w to, że ich jedyna córka nie żyje.
Śledczy ogromnie im współczuli i sami przyznali, że widok ciała dziewczyny bardzo ich poruszył. Zaczęto się zastanawiać, czy zbrodnię popełnił ktoś z lokalnych mieszkańców, czy raczej jakaś osoba, która jedynie tędy przyjeżdżała. Stawiano na tę drugą opcję, ponieważ, jak już wspominałam, praktycznie każdy każdego znał i ciężko byłoby w tej społeczności ukryć coś tak drastycznego. Poza tym przepytano połowę mieszkańców i nikt niczego nie wiedział, a plotki tutaj roznosiły się dość szybko. Uwagę więc skupiono na otoczeniu poza miastem. Pomyślano, że może Kathy padła ofiarą seryjnego mordercy, a dokładniej Teda Bundy'ego. Ted porywał młode dziewczyny w wieku podobnym do Kathy i posiadał żółtego Volkswagena Beetle. Postanowiono również zwrócić uwagę na innego mordercę, Louisa Lenta. Louis działał w okolicy Massachusetts, jednak jego ofiary były zwykle o wiele młodsze, miały około 12-13 lat. Obu morderców przepytano wielokrotnie, ale w końcu postanowiono ich wykluczyć jako podejrzanych w sprawie Kathy. Dopiero po latach wytypowano następnego podejrzanego. Był to mężczyzna z Mohawk Valley o imieniu Donald Sigsby. W 2004 roku został skazany za zabójstwo 19-letniej Reginy Reynolds. Regina była studentką i wsiadła do auta Donalda, ponieważ szukała podwózki. Sytuacja była bardzo podobna do tej, w jakiej znalazła się Kathy. Na dodatek Donald spotkał dziewczynę 6 listopada 1975 roku, czyli prawie dokładnie rok po zaginięciu Catherine. Wierzono, że może Donald działał w ten sposób i na przykład atakował studentki raz do roku, w listopadzie. Szukano bardzo dokładnie wszelkich dowodów, jakie mogłyby go połączyć ze sprawą Kathy, ale niestety nic nie znaleziono. Śledczy musieli więc odpuścić i szukać kolejnego potencjalnego zabójcy. Po jakimś czasie aresztowali mężczyznę z tej samej okolicy, czyli z Mohawk Valley. Był to John William Hopkins. John pochodził z miasta, które leżało około godziny drogi od Cobleskill. Został aresztowany w 1979 roku za napaść seksualną na 15-letniej dziewczynie w Northville w stanie Nowy Jork. Hopkins porwał ją, gdy szła obok ulicy i zawiózł do swojego domu. Tam przywiązał ją pomiędzy dwoma słupami i przez cały dzień wykorzystywał seksualnie. Następnego dnia zawiózł ją do lasu, gdzie planował ją zabić. Zaczął ją dusić oraz dźgać w plecy, ale całą scenę widział mężczyzna pracujący przy wycinaniu drzew i pobiegł jej pomóc. Hopkins przestraszył się i uciekł, a dziewczyna została natychmiast przewieziona do szpitala. Dzięki temu mężczyźnie przeżyła, o czym John nie miał pojęcia, i mogła wskazać dom, w którym została wykorzystana, oraz podać rysopis sprawcy. Gdy go złapano i przesłuchano, Hopkins zaczął się przechwalać, że to nie był jego pierwszy raz i zabił wcześniej 3 inne młode kobiety. Podał imiona 2 z jego ofiar, ale z jakiegoś powodu nie chciał wyznać, kim była trzecia ofiara. Pierwsza dziewczyna została porwana, gdy szła koło ulicy. Zmarła na skutek ran kłutych zadanych nożem w plecy. Druga dziewczyna została porwana sprzed pubu w Johnstown. Sytuacje bardzo przypominały te, w której znalazła się Kathy. Dlatego zaczęto podejrzewać, że trzecią ofiarą była właśnie ona. Jednak z drugiej strony śledczy nie rozumieli, dlaczego John podał imiona 2 poprzednich ofiar, a tej jednej nie chciał. Być może czuł z nią jakąś więź i traktował ją inaczej od reszty. Nie wiadomo. Ale w 2007 roku odnaleziono trzecią ofiarę i nie była to Kathy. Wierzono, że była to Joanne Paccioni, 19-letnia studentka. W 1972 roku w drodze do domu rodziców, która prowadziła przez las, natknęła się na Hopkinsa i niestety została przez niego zaatakowana. Sprawa Joanne pozostawała przez bardzo długi czas nierozwiązana, ale w 2007 roku, gdy prokurator z hrabstwa Oneida zajmował się nierozwiązanymi sprawami, dostrzegł coś, co uznał za bardzo ważnego. Prokurator był kuzynem drugiej ofiary Hopkinsa i dostrzegł podobieństwo między
jej sprawą, a sprawą Joanne. I to on zasugerował, że może te dwie sprawy coś łączy. Nie wiadomo dlaczego, ale dopiero w 2011 roku udało się potwierdzić, że rzeczywiście prokurator miał rację i to Joanne była trzecią ofiarą. Sprawdzono ślady DNA, które zdjęto z ciała dziewczyny, ale nie pasowały one do Hopkinsa. Wtedy w dokumentach odnaleziono portret pamięciowy, który został stworzony przy pomocy chłopca. Ten chłopiec widział w lesie Joanne wraz z Hopkinsem i wydawało mu się, że dziewczyna wyglądała na przestraszoną. Dlatego po chwili zastanowienia wrócił na miejsce, ale nie było już po tej dwójce śladu. Gdy później poszukiwano Joanne, zgłosił się na policję i opisał Hopkinsa. Dostarczył także opis tego, co mężczyzna miał na sobie. Dzięki temu udało się ustalić, że to on był zabójcą Joanne. Wtedy stwierdzono, że w takim razie ktoś inny musiał zabić Kathy. Ale z drugiej strony informacja, że Hopkins zabił 3 młode kobiety, pochodziła z jego ust. A przecież mógł kłamać. Dlatego też pojawiło się wielu sceptyków i większość osób nadal wierzyła, że Hopkins stoi za zabójstwem Kathy. Wiadomo nie od dziś, że seryjni mordercy uwielbiają grać w psychiczne gry i manipulować śledztwem. Chcą jak najdłużej czuć się ważni i potrzebni i mieć poczucie władzy. Niestety, niedługo po aresztowaniu Hopkins popełnił samobójstwo i tym samym zabrał swoje tajemnice do grobu. Do dziś nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za zabicie Kathy. Nadal wiele osób wierzy, że to wina Hopkinsa. Jeden z jego znajomych zeznał, że John miał bzika na punkcie noży. Według jednej teorii to miałoby wskazywać na jego winę, bo nastolatka została zabita przy pomocy 2 różnych ostrych narzędzi. Może były to 2 noże i Johnowi użycie ich sprawiło przyjemność. Według innej teorii zabójcą musiał być ktoś, kto znał dziewczynę. Po pierwsze, została ułożona na murku, a nie rzucona w byle jakie miejsce. Po drugie, jej ciało było zasłonięte płaszczem, tak jakby ten, kto ją zaatakował, czuł wstyd i może nawet żal. Po trzecie, Kathy została zaatakowana w plecy. Może to wskazywać na to, że zabójca nie chciał patrzeć jej w twarz, tylko chciał się od ofiary zdystansować. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że sprawa Was zaciekawiła. Która teoria według Was jest prawdziwa? Lub może sami macie jakieś inne pomysły na to, co mogło się zdarzyć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia oraz, jeśli należycie do grupki szczęściarzy, miłego, długiego weekendu. Do usłyszenia. Cześć.